Dzień dobry, wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Moi drodzy, czy chcielibyście zagrać kiedyś z Mistrzem świata? Myślę, że to marzenia wielu w tym w tym moje. A czy chcielibyście takiego mistrza ograć? No, to jest chyba 10 razy trudniejsze niż zagrania w ogóle z takim jest, czy w ogóle przystąpić do takiego em, turnieju. No, ja zawsze marzyłem i wielokrotnie razy o tym mówiłem, że chciałbym zagrać z e, Garim Kasparowem, z byłym mistrzem świata. Także ogromnie, ogromnie ucieszyłem się, kiedy, kiedy usłyszałem, że w te wakacje Gary będzie w Polsce i że będzie dawał symultanę. No, niestety nie udało mi się wkręcić na, na, na ten e, pojedynek. No, nie wiem, czy to będzie jeszcze mi dane w moim życiu. E, no, z Karsanem też. Oczywiście, że chciałbym zagrać. No, przecież to jest no, aktualny mistrz świata. No i nie, jakby nie było, chyba najsilniejszy, najsilniejszy szachista w historii. Także no, no wspaniałe, his, wspaniałe, marzenie w ogóle i w, dostąpienie do takiego pojedynku już, już jest ogromną nobilitacją. A tutaj pewnego pięknego dnia wchodzę sobie na, i, na polskie internety, a tam sypią się gratulacje i ja też oczywiście do tych gratulacji się dołączam. Kamil Plichta, mistrz FIDE, ranking niespełna 2400, ogrywa aktualnego mistrza świata Magnusa Carsena no niesłychana historia, to tak jakby, nie wiem, Dawid wygrał z Goliatem, to tak jakby jutro Polska miała ograć Francję w piłkę nożną, no, no taki totalny underdog, a tutaj okazało się, że Kamil się w ogóle nie przeraził, no i po prostu tego Magnusa ograł, no co więcej, Kamil tam jeszcze ograł wielu innych na tym turnieju, także myślę, że najlepiej o tym wszystkim opowie sam tutaj bohater tego... Ubiegłego tygodnia, także poprosiłem tutaj Kamila o odpowiedzi na kilka pytań, także między innymi dowiecie się, jak doszło w ogóle do tego, że on został zaproszony na ten turniej, jak się czuł przed partią, w trakcie i po partii z Magnusem. Opowie też, jak ważne są debiuty dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla, zaawansowa i dla takich profesjonalnych szachistów. No i też kilka tam prywatnych pytań. Zostańcie do samego końca, ponieważ Kamil no, niezwykle barwnie i ciekawie opowiada, no i mam nadzieję, że wróci jeszcze do. Streamowania. Jak już zobaczycie ten, ten wywiad, to na samym końcu będzie też analiza tej partii, tylko tym razem w moim wykonaniu. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak opowiadał Kamil o tej swojej partii, o tym swoim wielkim sukcesie, to też zobaczcie to na czes 24 Zapraszam do oglądania. No witaj Macieju. Dzięki za gratulacje. Postaram się teraz odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Rzecz niemożliwa, tak, to prawda. Pokonać karsena, to jest rzecz niemożliwa, nawet teraz jak to mówię, to tak naprawdę to się wydarzyło. Zmienię troszkę kolejność pytań. Zacznę od drugiego: jak to się stało, że w ogóle dostałeś szansę zagrania w tak prestiżowym turnieju? No bo to jest w sumie chyba najistotniejsze pytanie: jak to jest, że w turnieju, w którym brały udział 32 osoby, wydaje mi się, że tam było 30 arcymistrzów, IM i ja, jeśli dobrze kojarzysz. Tam coś w tym stylu, że tam może dwóch IMów i ja. W każdym razie, no, zdecydowanie jednym, jedynym mistrzem FIDE tam byłem. Jak to się stało, że ja w ogóle zagrałem? No więc, organizatorem tego turnieju jest Mr. Dodge, czyli człowiek, który na co dzień pracuje w CZ24 i zajmuje się marketingiem. Ja pracuję w Chessable jako autor kursów od 4 lat, a Chessable i Chess24, my należymy do tej samej grupy, czyli Play Magnus i co nie chcąc bardzo często mamy, my jako autorzy Chessable powiedzmy kontakt z Chess24, ja bardzo często współpracowałem z Mr. Doji w różnych sytuacjach. No i tak wyszło, że tym razem stwierdził, że, że da mi szansę zagrania w tym turnieju. Dlaczego tak się stało? Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że pierwsze szanse jakie dostałem od wejścia 24 to było poprowadzenie banterblicy, czyli jeden gościu siedzi i gra z różnymi zawodnikami partie szachów błyskawicznych i je komentuje na żywo. Dosyć dobrze sobie tam radziłem. Pamiętam, że miałem 20 ileś partii bez porażki, więc to może też już jakiś wpływ miało. Drugą rzeczą było dwa lata temu, był rozgrywany turniej halloweenowy, w którym zawodnicy grali w maskach, byli przebrani, powiedzmy, i nie było wiadomo kto jest kto. I wtedy w pierwszej rundzie mi się udało wyeliminować Petera Heine-Nilsena, czyli obecnego trenera Magnusa Karsena, który trenuje go od meczu z Anandem. 25 i pół półtora wtedy wygrałem z Peterem Heine-Nilsenem, jeśli dobrze pamiętam. Nie, dwa jeden był. Natomiast później było tak, że graliśmy mecz z Peterem z Fiedlerem. I w meczu było półtora, półtora, gdzie przegrałem w Armagedonie, także tam też dosyć dobrze się zaprezentowałem. No i wydaje mi się, że właśnie tego typu pojedyncze przygody, że tam gdzieś przy, przez internet z Hikaru wygrałem, gdzieś właśnie jakiś dobry wynik zrobiłem w jakimś turnieju. Tu może to widzę mistrzostwo polskie. No bo wydaje mi się, że to wszystko się po prostu skumulowało, że da, dał mi po prostu szansę, żebym się zaprezentował w tym turnieju. Co ciekawe, ja w ogóle na początku chciałem to odrzucić, bo ostatnio mam taki lekki wstręt do szachów i przesyt tą grą. Natomiast dobrzy ludzie, którzy mi się otaczam z kręgu szachowego odradzili mi to zdecydowanie, żebym sobie wybił to z tego głupiego, łysego uba żebym w ogóle nie myślał o tym, żeby nie grać w tym turnieju, tylko mam po prostu w nim zagrać. Nawet jak zrobię 0 z 15, to światom mnie usłyszy, że zrobiłem 0 z 15 i może sprzedam kilka więcej kursów. a Ludzie tam po prostu wiedzieli, że nie zrobię 0, natomiast ja czułem, że zrobię. Jak się czułeś przed, w trakcie i po zakończeniu partii z Magnusem? Przed partią miałem 0 z 3. Dostałem w pierwszej oklep od Dubowa, w trzeciej od Van Foresta, a w drugiej miałem wygraną z keimerem, gdzie mogłem powtarzać posunięcia, ale zdecydowałem, że nie będę powtarzał i tak zdecydowałem, że od razu na pograniczu przegranej stanąłem. Więc miałem 0 z 3. Carson miał 3 z 3, więc jak się czułeś przed partią z Magnusem? Wbrew pozorom ja się w ogóle nie stresowałem. Jakoś tak podczas tego turnieju nie czułem zbyt wielkiego stresu, bo... No właściwie co ja muszę. No nic nie muszę w tym turnieju zrobić. Mogę, nie muszę. I to było fajne. Natomiast stresować zacząłem się w momencie, kiedy Carsten podstawił tutaj. E, od razu nawiążę do pytania czwartego, jaki był moment przełomowy w partii z Norwegiem. Hetman 4 podst podstawił skoczek F5. Kiedy uwierzyłem, że możesz wygrać. E, zaraz do tego przejdę. Natomiast jak zagrałem skoczek F5, wiedziałem, że z pozycji, która była trochę gorsza, wiedziałem, że jest gorsza dla mnie, nie wiedziałem na ile gorsza. Wiedziałem, że jest gorsza dla mnie, wiedziałem, że po skoczek F5 jest dym. I ten dym. Wyglądał na obiecujący dla mnie. Ja sobie jeszcze w partii nie zdecydowałem, nie zdawałem sprawy, jak dobra jest ta pozycja dla mnie. Ja sobie dopiero później uświadomiłem. Dopiero w momencie, kiedy ja zbiłem wieża F7, nawet jest wideo z tego na YouTubie, jak Sfidler z Mr. Dodzi komentują, jest kamerka na mnie. I ja po wieżę F7, tak siedzę, siedzę, tak się patrzę, taki. taki co jest to cholery, Ja tak patrzę? Mówię, kurde, że to jest wygrana pozycja. I tak mówię naprawdę nie, to jest możliwe. I dopiero w tym, w tym momencie zacząłem się stresować. Serducho mi zaczęło walić. No bo kurde, do tej pory mówię, no przegram z Magnusem, no to przegram, czy ja się mam stresować? Natomiast w tym momencie już milion myśli, no bo mam wygraną z Mistrzem Świata, z według mnie najlepszym zwodnikiem w historii. I to się już nie powtórzy nigdy, więc teraz albo nigdy. A sekundy lecą na zegarze i nagle ogromny stres się pojawił. I... U Jezu, to mam naprawdę, że ja wtedy na jakiś zawoł nie zszedłem, to jest, to, to jest, to jest wielka sprawa. E... No i co? I partia się skończyła, on się poddał. Ja w tym momencie na transmisji łapy do góry, zadowolony. No bo, bo co? Mam, mam, kurczę, smutny być? No wiadomo, że byłem szczęśliwy. Jeszcze się dwa razy upewniłem, czy ja na pewno z Magnusem wygrałem. <grym> bo, bo tam tylko niki widzieliśmy przeciwników, a w ogóle Magnus miał w tym turnieju nie grać, miał grać David Howell. Tylko David Howell był wtedy w Egipcie i w ogóle jakieś ogromne problemy z internetem miał, więc stwierdził, że on nie będzie w stanie zagrać i zamiast z Howella grał Carson. Więc ja jeszcze do końca jeszcze się na 100% upewniłem, że ja na pewno wygrałem z karsenem, mi się okazało, że tak. I musiałem aż stąd wyleć, mówię, kurde, ja stąd muszę iść przed tej kamerki, bo się popłaczę na wizy i będzie siara, nie? Także, no, udało się. A emocje po partii? No, chyba takich nie miałem jeszcze. Po, po drugim miejscu w mistrzostwach Polski w blica i trzecim w szybkich miałem podobne. W blica miałem większe, bo to był pierwszy medal indywidualny mistrzostw polski mój. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie były dużo większe. Że tam aż tyle to dla mnie nie znaczyło, co tutaj. Czy jakoś specjalnie przygotowywałeś się Magnusa i innych bardzo mocnych arcymistrzów grających w tym turnieju? Tak, wyspałem się. Przez trzy tygodnie nie zajrzałem do szachów w ogóle. Żadne, żadnego debiutu nie spojrzałem. Jedyne co przygotowałem to grałem w 13 bądź 14 rundzie z mistrzem międzynarodowym Erikiem Rosenem, który przez całe życie grał Londona i widziałem, że jest jeden wariant, który on zawsze źle gra, ale nikt mu nigdy tego nie obalił, a ja w kursie robiłem akurat na Chessable o Królewsko-Indyjskiej ten wariant na Londona i wpadł mi w to. Dostałem dużo lepszą na pograniczu wygranej po ale nie udało mi się zrealizować i tam partia się remisem zakończyła. I powiem jeszcze, że Ogólnie w tym turnieju szło mi na początku kiepsko, bo nawet po wygranej z Magnusem miałem 1 z 6, ale później się obudziłem i skończyłem na 6 punktach z 15 partii, gdzie mogło być jeszcze lepiej. Wygrałem na przykład z Dobawą, z Jonesem, z Mamedowem, zremisowałem na przykład z Griszczukiem. Także tam z Iwanem Salgado-Lopezem, także później było dobrze. Jak już człowiek w siebie uwierzył, to jakaś taka bariera psychologiczna mi zeszła i nagle sobie uświadomiłem, no dobra, skoro wygrałem z Magnusem, to mogę z każdym teraz. I zabawne było to, że w czwartej rundzie pokonałem Karsena, który prowadził w turnieju i w jedenastej pokonałem Mamedowa, który prowadził w turnieju. Mamedow chyba miał wtedy coś w stylu ja, 8,5 z 10 chyba i, i dostał ode mnie. On przegrał z Magnusem pierwszą. I potem z kolejnych dziewięciu partii zrobiło się mi tak mi się wydaje. I dostał ode mnie. I to jeszcze grałem czarnymi, także tutaj też byłem zadowolony z tej partii. Ja, ja w ogóle, jeśli chodzi o jakość partii, to byłem bardziej zadowolony z partii z Mamedowem, bo ja Mamedowa po prostu ograłem, a Karsen mi podstawił. Także to też troszkę nie z takiego punktu widzenia czysto szachowego. Uważam, że partia z Mamedowem była lepsza. Natomiast, no, jak tak. Się to ma do prestiżu, do prestiżu yy, z partii z Karsenem. Dlaczego Łysy nie ma jeszcze GMA? Tutaj na pewno nawiązanie do mojego fanpage'a, czyli to już nie Łysy, robi GMA. No właśnie, tyle ludzi już mnie o to pyta, no przecież w, w samej nazwie jest odpowiedź: jest Łysy robi GMA, ja nigdzie nie mówię, że ja go zrobię. I tu się wszystkich Was mam, bo wszyscy myśleliście, że ja go zrobię, a ja go robię. No, i co to będzie? Zrobię tego GEMA i wszyscy tak pomyślicie. Wszystkich moich siedmiu fanów pomyśli, co? Zrobił już? A to idziemy stąd, to już się nic więcej nie wydarzy. To ja nie mogę go zrobić przecież. To jest droga, a nie cel. No. A tak poważnie to 4 lata temu miałem decyzję do podjęcia. Czy biorę się w 100% za granie w szachy i robienie tego GMA, czy? Yy, czy zaczynam tworzyć kursy dla Cessable podjąłem najlepszą decyzję w życiu? Bo właściwie, jeśli chodzi, jeśli chodzi o kwestie stricte finansowe, bo gdybym ja te 4 lata tak poświęcił, jak poświęcałem poprzednie lata na training, to ja myślę, że już bym blisko tego GM mógł nawet być. Też nie jestem w stanie tego przewidzieć. Niektórzy z Was się mogą zaśmiać teraz. No jak? Jakim cudem? Nie Wiadomo, że nie będziesz GM. Też takie głosy słyszałem. Słyszałem takie głosy, że nigdy jedynki nie zrobię, że kandydata, FMa, a i tak dalej. A się tak nie przejmowałem nigdy. Natomiast mówię, to jest kwestia ustalenia takich priorytetów. Czy Powiem to bardzo brutalnie. Nie, nie jest to też tak dosłownie, jak, jak to powiem, ale miałem taki, taki dylemat. Czy lepiej być biednym GM-em, czy bogatym FM-em? I podjąłem decyzję dużo bardziej praktyczną czyli zacząłem robić kursy dla Chessable i nie żałuję, bo to jest praca, którą kocham i nie zamieniłbym ją za żadną inną. Jak sobie ostatnio zacząłem uświadamiać, żebym, powiedzmy, dostawał podobne pieniądze w jakiejkolwiek innej pracy, nie zamieniłbym się. Nie zamieniłbym się, bo to co, to, co robię, lubię robić najbardziej. No chcąc nie, chcąc jeszcze dwa lata temu mi się urodziło dziecko, więc czasu na te... czasu i też może chęci, bo nawet bardziej chyba chęci niż czasu na ten trening nie ma, ponieważ ja nie mam takiej wielkiej jakiejś motywacji, no bo co, zrobię tego arcymistrza i co, co, co z tego właściwie. No, będę grał lepiej niż gram teraz. To jest fajne, ale z tego samego tytułu to praktycznie nie masz żadnych korzyści. Dla mnie. Jako dla mnie, jako dla mnie. Nigdy nie będę żył z, szach, żył z szachów, z gry w szachy. W sensie nigdy nie będę żył z gry w szachy. Więc ja nie mam jakiejś presji, tak samo jak nie mam presji na IM. Mam te dwie normy, mam 2400 przekroczone i brakuje mi tej jednej normy. No, mógłbym pojechać powiedzmy na 10 turniejów z rzędu, jakichś kołówek i wiadomo, że w jednej z nich ta norma by wpadła, no, choćby statystycznie. Gdzieś tam bym zagrał gorzej, gdzieś tam bym zagrał lepiej i ta norma była. Natomiast ja zupełnie nie mam presji, jeśli o to chodzi. Więc ja sobie tutaj na tym fanpageu postawiłem jakiś tam cel, natomiast. Czy ja go zrealizuję, czy ja go nie zrealizuję. Ja nie mam presji, nie mam żadnej spiny co do tego. Ja się, cieszę, ja się cieszę, że gram w szachy, ja się tymi szachami bawię. Jak mi się przez parę miesięcy w nie grać nie chcę, to w nie po prostu nie gram, tak jak teraz to miało miejsce. Yy, jesteś twórcą kursów dybytowych, Jak ważne są otwarcia szachowe dla początkujących, średnio zaawansowanych i zawodowych szachistów? Dla zawodowych szachistów, czyli tutaj też należy rozdzielić co to znaczy zawodowy szachista, bo według mnie zawodowy szachista to jest szachista, który żyje z gry w szachy. Czyli w Polsce bym powiedział, że to jest tak 2.600+. Może się ktoś nie zgodzić, może stwierdzić, że 2.550, 2.500 już można żyć z szachów, ale ja bym chciał tutaj też to rozdzielić na takie powiedzmy życie na jakimś dobrym poziomie, żeby powiedzmy te 2.300, 2.600 według mnie to jest takie minimum. Dla tych zawodników debiuty są bardzo ważne, prawdopodobnie najważniejsze. Jeśli chodzi o początkujących, jest to bardzo duży mit, że debiuty są aż tak istotne, Uważam, że dużo ważniejsze jest nauczenie się podstaw strategicznych, podstaw taktycznych, mat, jakichś schematów matowych i przede wszystkim nie debiutów, a zasad gry w debiucie. W momencie, gdy my się nauczymy zasad gry w debiucie, a nie debiutów, to nagle się okazuje, że my każdy debiut będziemy praktycznie potrafili rozegrać, bo będziemy swoje ruchy opierać na logice i na tym, czego się nauczyliśmy. Nawet jak czegoś zapomnimy, to będziemy wiedzieć. Oczywiście, jeżeli gramy jakiś debiut, jakieś podstawy trzeba wiedzieć. Nie wyobrażam sobie, żeby na przykład ktoś grał obronę słowiańską i nie wiedział, że w wielu wariantach Debi EC4 je jest dobrym posunięciem. Albo na przykład, żeby ktoś grał partię włoską i nie znał tego manewru wieża E1, skoczek D2, skoczek F1, skoczek G3 z atakiem na skrzydle królewskim. Są podstawy, które wiedzieć trzeba, ale jeżeli ktoś uważa, że mając ranking 1150, on przegrywa partię, dlatego że nie wykuł się jakiegoś wariantu, jest w ogromnym błędzie. 99% partii, które się przegrywa na poziomie załóżmy do no powiem do 2000, nie są, związane z, nie są związane z debiutem. Można dostać najbardziej badziewną pozycję po debiucie, jaką się da, będąc dobrym szachistą można z tego jeszcze wyjść i to nadrobić. Natomiast w drugą stronę, jeżeli umiemy grać tylko debiuty, czyli tutaj niektórzy sobie żartują, a czyli tak jak ty, no i jest to troszkę prawda, no nie, nie działa to tak. No, jeżeli ktoś dostanie po debiucie pozycję lepszą, ale zupełnie nie wie co z nią zrobić, no to po prostu szybko przegra. Siła gry jest dużo ważniejsza niż uczenie się debiutów. Co do szachistów średnio zaawansowanych, czyli powiedzmy między 2000 a 2500 załóżmy, no dobra, 2500 to przesada, 2200-2400 załóżmy, już zaczynają debiuty wtedy być istotne. Ja uważam, że przed, przed osiągnięciem rankingu 2000 powinniśmy nie więcej niż 10% swojego czasu poświęcać na debiuty. Później ten czas stopniowo można zwiększać, no bo szczególnie w Polsce tak jest, każdy junior ma trenera. I grając z zawodnikiem, który, nie wiem, ma 10 lat i ranking 1300, on nawet potrafi teorię odklepać jakoś tam. Więc no już coś tam trzeba, coś tam gdzieś tam trzeba trzeba znać. Tak bym polecił do tego podejść. Co robisz, jak nie grasz w szachy? Śpię i jem. To są moje ulubione ulubione czynności, jakie są w ciągu dnia w moim życiu. Szachy są na trzecim miejscu. Czy jesteś z natury szachowym leniem czy pracusiem? Huh, to jest ciekawe, bo ja siebie uważam za Lenia, natomiast wiele osób mi mówi, że jestem pracującym. I teraz nie wiem właściwie jak do tego podejść, bo prawdopodobnie prawda leży gdzieś po środku, bo ja nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś utalentowanego szachowego gościa, tylko ja do wielu rzeczy mi się wydaje, musiałem po prostu dojść. I. Trochę pracy na pewno musiałem w to włożyć, dalej pracę w szachach w wkładam, na przykład jak tworzę swoje te kursy na Just no to ja tam poświęcam się w 110%, wszystko co mogę to daję od siebie, natomiast jeśli chodzi o mój osobisty trening, ja nie mam jakiegoś planu treningowego, ja nie mam czegoś takiego, że w tym tygodniu 10 godzin będę trenował, ja nie mam czegoś takiego, że będę teraz robił godzinę dziennie zadań szachowych, bo nienawidzę ich robić i nie robię ich po prostu. No więc jestem leniem, jeśli chodzi o to, nie trenuję, nie mam jakiegoś reżimu treningowego, jak już coś robię, to przeważnie gram sobie jakieś blice przez internet, natomiast z drugiej strony można powiedzieć, że jestem pracusiem, bo tworząc takie kursy zdarzało mi się poświęcać 350-400 godzin w miesiącu szachom, więc z drugiej strony no jestem pracusiem też, więc no nie wiem zupełnie jak, jak do tego podejść, ale myślę, że taka odpowiedź powinna wystarczyć. Aha, i jak bardzo wpłynęło to na Twoją szachową karierę, że jesteś, le, czy jesteś leniem czy pracusiem? Na początku byłem pracusiem na pewno i to wpłynęło na moją karierę szachową. I to, że ja codziennie praktycznie spędzam czas nad szachami w jakikolwiek sposób na pewno mi na pewno pomaga. Na przykład... Jest taka dziedzina, jak się nazywa Counter Strike Global Offensive. To jest taka gra, w którą ja sobie powiedzmy sporadycznie gry, znaczy teraz bardzo sporadycznie, kiedyś to zdarzało się tak, że dużo grałem, za dużo zdecydowanie gdzie po prostu grając kolejne godziny ja nie, nie grałem lepiej i mnie to denerwowało trochę, no bo w szachy tak nie miałem, w szachy miałem tak, że jak na przykład poświęciłem 100 godzin, to choćby było to granie jakichś blitzów przez internet, to ja i, to i tak czułem, że jakiś tam postęp mały się zrobiło, bo tu nad jakimś wariantem posiedziałem, tu gdzieś jakieś kombinacje, jakiś nowy motyw, coś, coś tam się czegoś nauczyłem. Yy, więc yy, w szachach to było tak właśnie, że... Jak już siedziałem nad tymi szachami, to zawsze się to wiązało z jakimś progresem, więc może, może tutaj świadczyć o tym, że w jakimś tam małym stopniu jest to kwestia jakiegoś talentu, że po prostu samo siedzenie nad szachami mi wystarczało, a nie musiałem sobie tworzyć jakichś takich super reżimowych planów, że w tym tygodniu to, w tym tygodniu to, w tym tygodniu tam. Też mi się wydaje, że dojście do tego poziomu 2400 nie wymaga jakichś tam ogromnych umiejętności, tylko po prostu kwestia samozaparcia. I uwierzenia w to, że się, że się to może udać. Także chyba wszystko, nie? Dzięki za, dzięki za pytanka. Także moi drodzy, mam nadzieję, że podobały Wam się odpowiedzi Kamila na zadane pytania. Bardzo podoba mi się w e, jego odpowiedziach to, że odpowiada bardzo konkretnie, bardzo szczerze, nie owija w bawełnę, nie zachowuje się jak e, jakiś polityk, na któremu zadano niewygodne pytania, także... W, Podoba mi się. Mógłbym słuchać godzinami. I jeszcze z chęcią bym zadał tutaj dodatkowe pytania. Dobrze, moi drodzy. Przechodzimy teraz do tej analizy, tej słynnej partii Kamila z Magnusem. A toczyła się ona w taki sposób: Mr. Dodgy, Invitational D4, Skoczek F6 i goniec G5. Mogłem jeszcze zadać jedno pytanie, Kamilowe: właśnie o tego trąbka, czy trąbkowski? To jest najlepszy debiut na świecie, ponieważ tutaj Kamil bardzo, bardzo w, w foruje ten, ten debiut, no i zresztą nagrał na ten temat kurs. Także no, y, Goniec G5 Trąbkowski, no i sprawdzamy Magnusa Carlsena. Magnus Carlsen odpowiada B5, na pewno nie jest to w jednych głównych liniach. Ciekaw jestem, czy, czy Kamil w ogóle analizował w swoim kursie takie posunięcie jak B5. Oczywiście standardowymi opcjami to tutaj jest skoczek a 4 czyli jeżeli ktoś zaatakował mnie, no to ja zaatakuję ciebie, tak? Czyli w ten sposób, tu oczywiście jest cała teoria na ten temat, można też oczywiście zagrać posunięcie E6. Po B5 rozsądne wydaje się zbicie, czyli naruszenie struktury pionowej. Coś za coś białe psują czarnym strukturę pionową, i oddają parę gońców, e, także te gońce no, w przyszłości będą chciały tutaj zrekompensować te niewygodne pionki, właśnie tutaj na literze F. No i teraz dylemat: zagrać E3 czy zagrać E4? No w sumie. E, ciekawe pytanie, tak, bo E3 jest takim ruchem bardziej spokojnym, a z kolei jeżeli dołożymy za chwilę posunięcie G3, to razem pionki G3 i E3 tworzą taki konkretny mur i bardzo trudno jest rozprostować wówczas te pionki, tego pionka F. Z kolei, jeżeli zagramy posunięcie A4, to posunięcie A4 bardziej zagarnia centrum, ale no troszkę łatwiej mimo wszystko jest wymienić tego na przykład pionka, pionka F. Także tutaj coś za coś Kamil zagrał troszkę spokojniej E3, być może tutaj jakiś respekt do Mistrza Świata zadziało, że, że zagrał na początku E3, a później dochodził dopiero do posunięcia E4. Goniec B7, oczywiście ten pionek tutaj, moi drodzy, jest nietykalny, nie można go zbić, no bo jak zbijemy, to przegramy. Goniec B, B5 i goniec G2, no i byłby wstyd tutaj przed Mistrzem Świata. Oczywiście e, zatykamy tą przekątną, Kamil zagrał posunięcie, skoczek F3. Karsen e, A6, G3... Z reguły takich ustawień nie robimy, e, czyli nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę. Nie warto stawiać w pionku wszystkich na czarnych polach, tak? E, tu jeszcze brakowałoby C3, brakowałoby A3 i mielibyśmy taki. E, szlaczkowy zeszyt, jak to się kiedyś szlaczki robiłem, myślę, że współczesna e, młodzież nie pamięta, ale kiedyś tak było, że, żeby odgrodzić jedną lekcję od drugiej, to się robiło szlaczki. E, w szachach tak się nie robi. Nie stawiamy wszystkich pionków na jednym polu. E, tutaj, oczywiście, uzasadnienie tego jest e, już o czym wcześniej wspomniałem. Tutaj bardzo dobrze będziemy te, wyblokowywać piona F. Nastąpiło posunięcie c5 i Kamil odpowiedział c3, kolejny pionek na czarnym polu, oczywiście zbić w tej sytuacji nie można, ponieważ jest atak e6, no i tutaj trzymanie się tego kurczowo pionka poprzez b4 może się skończyć po prostu tragicznie, Carlsen mógłby zagrać wówczas a5, a3 automatycznie traci pionka, a po A bije B4 traci nawet wieże, Widzimy tutaj właśnie to związanie po, po literze A, także A3 absolutnie odpada w tej, w tej pozycji. Z kolei na posunięcie A5, C3 też nic nie daje, ponieważ jest bicie, bicie i teraz nagle się okazuje, że tak dużo figur, a nie ma kto w tej sytuacji bronić pionka B4. Wieża nie może, po ruchu A3 nic to nie daje, bo po prostu to i tak nie broni pionka, bo jest skoczek bije na B4, ponownie tutaj mamy związanie po literze A. Nie wolno też podbronić tego hetmanem, czyli na przykład takie posunięcie jak hetman B3 też nie działa, bo za, nie zapominajmy, że hetman w tej, w tej oto pozycji bronił jeszcze skoczka. Dlatego teraz tutaj ten przyczajony tygrys, ukryty smok nam się tutaj odezwie, także jest możliwość zagrania skoczek B4 i po tym posunięciu czarne są już zdecydowanie, zdecydowanie lepsze, no bo gdzie tutaj zrobić królem roszadę krótkiej nie można, a długa nie dość, że jest też niemożliwa, no to no, gdzie tutaj, przed kim się tutaj chować, tak? Nie ma tutaj w ogóle pionków do osłony. E, także C5, C3, zrozumiała decyzja, E6, goniec G2, oczywiście zatykamy tutaj to, fianchetto, jak tu niektórzy mi każdą mówić na, na kanale, ja zawsze mówię to e, D5 e, z jednej strony blokuje gońca, ale z drugiej strony też e, wzmacnia centrum, także e, ruch jak najbardziej dobry. Roszada, skoczek D7, skoczek z B na D2, łączymy skoczki. Goniec S7, i teraz co tutaj robić? To jest taki problem każdego zawodnika, który gra, bo tutaj, tak naprawdę, london system nie został zagrany w początkowych ruchach, no ale taka struktura mi się wybitnie kojarzy tutaj z, z london systemem. No bo ustawiamy taki domek, i dalej, no coś trzeba robić. W london systemie Taki standardowy plan to jest postawienie między innymi skoczka na polu E5, może później jakieś dostawienie pionka na F4. No tutaj oczywiście tego nie możemy zrobić. Kamil decyduje się na taki plan, czyli wieża E1 rozszada. No i teraz kwestia podejścia, tak. Możemy zachowywać się jak nasi piłkarze w meczu z Argentyną, czyli bronić w wyniku 0-1, a później bronić się przy wyniku 0-2. A możemy tutaj podjąć rękawicę i otworzyć pozycję. Na pewno wymaga tutaj to. No, jakiejś takiej intuicji, ewentualnie po prostu takiego odważnego podejścia. No bo jeżeli generalnie mówi się, że jeżeli przeciwnik ma parę gońców, to raczej powinniśmy trzymać zamkniętą strukturę. Także no, ze strategicznego punktu widzenia nic tutaj nie można by było źle skomentować, jeżeli na przykład Kamil zagrałby na przykład posunięcie A4. Otwiera jednak pozycję E4. No i teraz coś za coś, gońce się otworzą, ale my chcemy wykorzystać tutaj słabą pozycję i słabe, słabe zabezpieczenie tego. Króla. Nastąpiło posunięcie wieża C8, i Kamil zdecydował się na Ebie D5. Ja osobiście raczej bym przepychał. Grałbym posunięcie E5. Jakoś taką widzę tutaj węższą swoją szansę. Właśnie nie wiem, co Carsen by odpowiedział. No, jakby zagrał na przykład jakiś F5, no to jakiś taki przestrzał dla Hetmana. Coś takiego byłoby tutaj dla mnie bardzo obiecująco, czy też na przykład może pole H5, jakoś tak bym tutaj próbował. Jeżeli po posunięciu E5 nastąpiłyby wymiany, to bicie, 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 Hetman B6, no i wówczas gramy troszeczkę jak w obronie francuskiej na wyblokowanie piąka D, czyli skoczek idzie na B3 i następnie staramy się go postawić na polu D4, tam będzie czuł się fenomenalnie. Mimo wszystko... Czy ten król jest w osłabieniu? Czy ta linia G można ją wykorzystać do ataku? No tutaj są kwestie sporne. Wszystko zależy pe z pewnością od pozycji. W partii ED, Goniec D i e, Kamil Plichta zagrał posunięcie A4. E, oczywiście tutaj no, bardzo słabe byłoby ze strony Karsena granie BA. Wówczas można to zbić wieżą, można to zbić hetmanem. E, no po prostu ten pionek jest bardzo słaby. Także bicie absolutnie odpada, pozostawienie tego na przykład po ruchu A4, na przykład król H8, no to też raczej białe korzystają z tego, bo grają AB, AB, no i widzimy, że ta linia już jest, można coś na niej zrobić. Dlatego karsen po A4 automatycznie odpowiedział posunięciem B4, no i wie, że A1 nie gra. I teraz tak, C4... Nastąpiło goniec BF. To jest bardzo ciekawy fragment partii, bo wydaje się, że no ta para gońców, czyli trzeba tam, tą parę gońców zostawić na, na szachownicę, Ale na przykład po posunięciu goniec B7 jest bardzo, bardzo mocne, mocna odpowiedź. Um, pamiętajcie, że pionki zdwojone są mocne, jeżeli są w grupie. Czyli na przykład, jeżeli byłby tutaj jeszcze jakiś pionek H, to wszystko się elegancko ze sobą trzyma. Jeżeli jednak mamy taką pozycję, to możemy zagrać bardzo silny ruch D5 i po E D5, no. Pionki już nie są mocne i przede wszystkim jest ogromna, ogromna słabość, którą będziemy chcieli wykorzystać, czyli np. posunięcie skoczek H4 i skoczek będzie się dążył tutaj na pole F5. To m.in. taki motyw widzimy też w obronie hetmańsko-indyjskiej, gdzie też da się, daje się pionka do przodu i następny automatycznie gra się skoczek H4. Jak zła jest ta pozycja, widać np. po posunięciu skoczek B6, oczywiście możemy tutaj pogonić tego skoczka, ale jeszcze mocniej wygląda posunięcie skoczek F5 ponieważ tworzy podwójną groźbę nie dość że grożą widełki tutaj na króla i na wieżę to po obronie tych widełek jest tak naprawdę mat. Także skoczek i hetman to tacy cisi zabójcy w obrębie króla przeciwnika. Hetman G4. Król odchodzi i w kolejnym ruchu matujemy na polu G7. Dlatego właśnie Karsten decyduje się na posunięcie goniec bije F3, skoczek bije F3, CD hetman D4 wyprowadza to hetmana, ale z drugiej strony Carlsen ma fantastycznego skoczka na polu c5. No tak jest, z takimi skoczkami ciężko grać. Nie, nie dość, że nie da się go wygonić, to ten skoczek tutaj robi naprawdę kawał dobrej roboty. Absolutnie zła byłaby, absolutna zła byłaby wymiana hetmanów. Tutaj myślę, że Carlsen no Wycisnąłby, jak to wiele razy mu się udawało, ten kamień, z tego kamienia wycisnąć tą wodę. To taka pozycja dla niego to też raczej byłaby pestka. Także dobrze, że tutaj nasz Mistrz Fidel zachowuje Hetmana na szachownicy: gra szacha, Hetman G4 i następnie wprowadza wieżę do gry, czyli wieża D1. Hetman C7 i po Hetman H5. No, próbujemy tutaj coś zrobić, no bo co nam pozostało. Trzeba, no trzeba jakąś tam, no najlepszą obroną jest atak. Jak już przegrywać to z honorem, z pewnością tak myślał tutaj Kamil Plichta. Skoczek bije A4, można było zagrać i to było całkiem rozsądne rozwiązanie ze strony Karsena. Nie zrobił tak, powierza E4, nie zdążą białe tutaj się zorganizować na mata na polu H7. Po prostu jest posunięcie F5 nie zdecydował się, poszło wieża scena D8 bicie, bicie, skoczek H4 i to jest właśnie ten moment mieliście fragment tego screena wrzuconego w tam właśnie wywiad decydujący przełomowy moment partii, błąd Karsena ta pozycja była gdzieś tam od 0,5 do 1 do na korzyść Karsena jednak po hetmanie D4 to się wszystko odwraca, duża, duża podstawka, no skoczek z H4, tak jak wcześniej mówiliśmy będzie szedł na pole F5 co było lepsze? Wystarczyło zagrać krok dalej, Hetman D2, i zwróćmy uwagę, że teraz już cza, białe nie mają czasu na to, żeby zagrać skoczek F5, a po ewentualnym takim posunięciu jak Hetman E2, to oczywiście standardowo obniżamy figury przeciwnika, czyli Hetman C1. No i która figura jest najgroźniejsza, którą figurę trzeba się pozbyć, oczywiście jest to Hetman. Także Hetman G5, no fatalne byłaby teraz wymiana, bo nie dość, że nie ma kto atakować. Nie ma kto grać, to jeszcze pionki się rozprostowują i czarne są tutaj w wyśmienitej pozycji. Także po skoczku H4, Hetman D4, no i teraz zaczyna pikać tam serce Kamilowi. No z pewnością no, od razu zauważył ten motyw, że jest możliwość zagrania skoczek F5. No a Karsen, jak to Karsen? Pewnie taka. Nie Niewyraźna mina, gdzieś tam jakby zjadł cytrynę albo coś kwaśnego. Po tym ruchu wieża E7 i nagle się okazuje, że czarne nie mają tutaj kompletnie co grać. Na linii F stworzył się taki przyjemny czarny tramwaj, ale tylko przyjemny dla białego koloru. No i w zasadzie tutaj to już jest gra do jednej bramki. Carlsen się z tej pozycji nie pozbierał, bo nie miał za bardzo jak się pozbierać. W partii poszło Hetman B2. Mógł jeszcze ewentualnie zdecydować się na obronę tego pionka, bo tu jest bicie poprzez F7. Mógł zagrać na przykład takie ruch jak Hetman C4, ale wówczas leci e, e, pianek na F5 i tak naprawdę taki samo grajek powstaje. W partii było inaczej, w partii było posunięcie e, zamiast Hetman C4, to było Hetman B2 i dalej wieża F7. Szach, zasłona, wieża bije w 7, Hetman w 7. Oczywiście nie można zbić tutaj skoczka na A4, bo jest zwykły mat na polu F8 przy udziele tylko jednej figury. Karsan zagrał posunięcie H5, no i teraz zaczynamy kosić pionki. A jednocześnie też tutaj zauważamy, że zanim zaczniemy tutaj zbierać te pionki, bo każdy pionek tutaj tak naprawdę jest słaby, to jeszcze mamy do wzięcia skoczka. Także szach. Szach pomęczyć Karsena, tutaj troszkę go powkurzać. Wzięcie pionka z szachem i przechodzimy. Hetman D8, szach już jest podwójne uderzenie, także ta figura zostaje tutaj złapana. Po tym ruchu znowu pomęczyć Karsena, czyli Hetman, hetman B6. I, I po król D7 dopiero został wzięty skoczek. Po tym ruchu Hetman D5 i to wszystko teraz bardzo logiczne, bardzo proste, po prostu pionek zasuwa do przodu. Jak Hetman odejdzie, to gdzieś jeszcze goniec nam wejdzie tutaj do gry. Także B3C6 grozi już w tym momencie mat w dwóch posunięciach, czyli na przykład po B2 szach, i po tym ruchu mat na polu B7. W partii było C6 król poszedł do góry, żeby nie dostać mata, został tutaj, doszło do takiej pozycji, że tak naprawdę za chwilę będą trzy hetmane na, na planszy, bardzo też standardowy motyw, czyli oddanie hetmana, żeby zwolnić pole B1, ale tu nic więcej czarne nie zrobią, zrobią kilka szachów, no i wiecznego szacha nie są w stanie złapać, ponieważ jest bicie, król bije, szach, dwa hetmany kontra jeden, Król broni się sam po tym ruchu, tylko nie zagrać takiego ruchu jak królew 1, no bo będziemy znowu się tłumaczyć, znowu będziemy musieli wracać do tej samej pozycji. No. Ewentualnie będziemy gdzieś tutaj uciekać na boki, także nie ma co ryzykować. Zagrać posunięcie F3. Jeszcze jeden szach ze strony Karsena i po królu H3. Magnus Karsen, mistrz świata 2850 składa broń tutaj w partii z mistrzem FIDE, z Polakiem, z Kamilem Plichtą. Nic nie daje szach, bo teraz już kontynuacji w tej pozycji nie ma. Także fantastyczne zwycięstwo. Jeszcze raz ogromne gratulacje i zachęcam do. Zajrzenia na profil Łysego na Facebooku, do zobaczenia jego kursów. No i mam nadzieję, że wróci do streamowania, bo zawsze miło było jego słuchać. Także, Kamilo, gra dzięki za, za wywiad, dzięki za dzisiejszą, dzięki za tą partię, ponieważ no, tutaj dałeś piękny przykład, jak należy walczyć w szachach, nie bać się, nie stresować, tylko po prostu grać i nawet mistrzata jest do ogrania. Dzięki za zobaczenie dzisiejszego nagrania, oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania, polajkujcie, jeżeli podobała Wam się partia Kamila. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!